Dzień dobry, witamy w 18 odcinku podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Witamy po przerwie majówkowej. W całym składzie jest ze mną Michał Szczęch. Cześć. I Patryk Świtek. Dzień dobry. Panowie, jak majówka? Zacznę delikatnie. W porządku? A ja teraz robiłem to. Nie w porządku. Ja wyjeżdżałem na wschód Polski. Dobra, tyle prywatnych historii. Michał był na wschodzie, Patryk robił teraz. Ciekawe, co robi Jacek Milewski. Zaczniemy właśnie od Nowej Soli, bo odbyło się zaprzysiężenie pani prezydent Beaty Kuczyckiej. Na tym zaprzysiężeniu byłeś ty, Patryku. Powiedz, byłem. Jak wyglądało to wielkie wydarzenie? Fantastycznie wyglądało, ale zacząłeś od tego, co robi Jacek Milewski. To Jacek Milewski... Robi twój taras. Nie. Trzeba dać chłopu robotę. Czemu mnie prowokujesz od początku? To Jacek Milewski podobno w poniedziałek był jeszcze w urzędzie, kiedy miała być ta sesja, kiedy miała się odbywać. I nie przyszedł na nią, nie było go na sesji, to był jeden z wielkich nieobecnych. Właśnie czy on spakował wszystkie kartony, bo ja po tej sesji byłem w jego gabinecie. Pierwszy raz byłem w gabinecie prezydenta Nowej Soli, wtedy, kiedy prezydentem Nowej Soli nie był ani Wadim Tyszkiewicz, ani Jacek Milewski. A siadłeś sobie na tym? Tylko był komisarz Jankowski. Tak. A siadłeś sobie w fotelu? To jedyny raz byłem. Już bez przesady. Zostałem na chwilkę tylko wpuszczony do tego gabinetu. On wyniósł część swoich rzeczy, ale zostawił takie koszulki pamiątkowe tam klubów sportowych. A z tej trójki chyba? Tam chyba cztery jakieś wisiały. To mam zdjęcie. Ale noszone czy nie noszone? To sobie nie, no takie tam z szalikami jakieś takie chyba prezenty. Ale no, zostawił tą fototapetę z napisem Moja partia. Moja partia Nowa Sól. Tak, co wiem od nowej prezydent, że zostanie usunięte w najbliższym czasie. Na licytację trzeba to wystawić. Co, to wiesz, jakie to jest wielkie? To na całej ścianie. Ale może ktoś by kupił. Ale jest 63. Nie wiem, czy pamiętacie, tam wszyscy sobie przy tym robili zdjęcia. Że z Mejzą. Z Mejzą. Tak, tam sobie tam spraszał Jacek Milewski wszystkich pod tą fototapetę i tam sobie robił zdjęcia. A tam, jak był prezydent Jankowski na chwilę, to pamiętam, że właśnie w tym miejscu stał stół taki długi, przy którym tam narady robili. To Jacek Milewski ten stół przesunął, upchnął właśnie gdzieś tam pod okno, żeby tu było miejsce takie, wiecie, ścianka, żeby sobie robić zdjęcia. Nie? No dobra, a jak tam sesja? Wróćmy do tematu. No wróćmy do tej sesji, na której nie przyszedł Jacek Milewski na nią. Sesja odbyła się według takiego, moim zdaniem, no, scenariusza przewidywalnego, no bo to już pisaliśmy, jak to będzie. Daniel Roguski został wybrany na przewodniczącego, dostał 13 głosów, czyli 4 głosy Platformy i 9 głosów FNW. Zgłosił go Marek Szymandera na tego przewodniczącego. On później się zrewanżował i zgłosił na wiceprzewodniczącego Bogdana Mikulskiego. Też został 13 głosami wybrany. Na chwilę tam PiS też swoją kandydatkę zgłosił, Alicję Szymańską, która kandydowała na prezydenta, ale ona tylko 4 głosy dostała. A jakby z tego wynika, bo to głosowanie było tajne, ale można się domyślić, że no jakby radni Milewskiego, tych czterech radnych, co tam siedzi, nie głosowali. Oni takie oddawali chyba puste te głosy. Po co oni tam są, jak nie głosują? No, na razie się przyglądali temu chyba, co się działo. Obejrzeli na cały świat. Piotr Szyszko tylko na chwilę gdzieś tam się pojawił na tej sesji, bo chciał spytać Daniela Roguskiego, jakim będzie przewodniczącym, jak on tam będzie działał w tej Radzie, jak będzie widział rozwój tej Rady i jej działalność, ale Daniel Roguski już szybko powiedział, że no to poczekaj, najpierw może niech mnie wybiorą, to wtedy dopiero będę coś mówił. Nie? No i to był jakby jedyny jego udział w tej sesji i tak sobie się dzieje. Nie? Dobra, zaprzysiężenie i expose nowej pani prezydent. Coś ciekawego pani powiedziała? I expose nowej pani prezydent Beaty Kuczyckiej, przygotowane na piśmie, ale dosyć takie sprawne, odczytane. Powiedziała ciekawostkę taką, że liczba 21, 21 w kalendarzu to jest jej taka szczęśliwa liczba, bo 21 grudnia urodziła się jej córka Patrycja, która w ogóle przyszła na tą sesję. Tak. I 21, ale to nie, bo to wiecie, dużo tam przychodziło różnych ludzi na sesję w różnych gminach, nie? Przychodzili bliscy tam. Się no Milewski też przeprowadzał. Też były jego córki, jak był zaprzysiężany. No.
I co? I dziękowała. A 21 kwietnia to została wybrana, nie? No, czyli tak, to są, powiedziała, że to dwa najważniejsze wydarzenia w jej życiu. Dziękowała swojej ekipie, tej FNW, wszystkim tam. W tym expose dziękowała oczywiście pani Basi, cioci Basi, czyli pani Basi, która też tu u nas była, pozdrawiamy serdecznie. Ale pani Wróblewskiej? Nie, pani cioci Basi, Basia Cegiełka, tak. Ona tu u nas była, to ta, to robiliśmy taką interwencję w sprawie tej maszyny do płacenia w gminie, tak, no. Dziękowała. A myślisz, że to pani przyszła, pani burmistrz napuszczała tutaj swoją ciocię, żeby przyszła? Nie, chyba tak to chyba raczej nie było. Pani prezydent. A ja powiedziałem burmistrz? No. Może przewiduje coś, tutaj degradacja będzie, myślicie? Tak. I co? Aha, no, jakby czy pojawił się w ogóle, bo nie było Wadima Tyszkiewicza też na tym zaprzysiężeniu, on tam pisał, że z Japonii w ogóle, ale w tym, czy w expose na chwilę pojawiło się jego nazwisko. Był taki no, symboliczny tylko trend, że Beata Kulczycka będzie jakby słuchała ludzi, którzy będą jej dobrze podpowiadać, a którzy będą chcieli dobrze dla Nowej Soli. Nie? I to było wszystko, a dobrze dla Nowej Soli zawsze chce Wadim Tyszkiewicz. No. I to był jedyny jakby taki fragment, ale też mówiła o, że przyjęcie władzy nie jest aksamitne. Nie zapowiadała jakieś rozliczenia? Zapowiadała audyt, a po audycie pewnie będą te rozliczenia. Audyt finansowy, audyt podatkowy i audyt pracowniczy. Nie bardzo wiem, na czym miałby polegać ten audyt pracowniczy. Chyba ona sama by ten audyt pracowniczy przeprowadziła i wtedy na pewno będą jakieś rozliczenia, nie? W tych spółkach. No, zobaczymy, co to będzie. I co po expose? Kolejeczka z życzeniami? Tak, była. To zawsze najciekawsze, kto tam idzie się pucować. Była kolejka z... No wszyscy poszli. No, tam byli wszyscy prezesi, urzędników, cała masa, komendant Straży Miejskiej, komendanci... Nie było komendant policji. Był ktoś z policji, inny chyba zastępca jakiś, ale przyjechał komendant Straży Pożarnej, no była długa kolejka, tam wszyscy jej gratulowali. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz jeszcze przy tym, bo Beata Kulczycka miała też mandat radnej, ale go nie objęła, no bo została prezydentem. I ten mandat powinien po niej wziąć Dariusz Gusta, który też kandydował z jej komitetu. I Dariusz Gusta go nie wziął, tego mandatu. Wziął go Piotr Felix Chytrowski. 84 głosy zdobył w wyborach. Okej, okay. No zaprzysiężony radny. Ale czemu nie wziął ale go Dariusz Gusta? Ale więcej niż Mońkowcza, tak. To jest. Ale nie? Czemu nie wziął go Dariusz Gusta? Kto nie miał więcej? Dariusz Gusta nie wziął go, ponieważ on będzie prawdopodobnie, znaczy no w piątek zostanie ogłoszony, to możemy powiedzieć, wiceprezydentem w Nowej Soli. Ja widziałem już gabinet wiceprezydenta, też jest wyczyszczony, czyli pani Jarosz no, raczej nie zachowa tego stanowiska i chyba już słyszała, że no, będzie, kto inny będzie tym wiceprezydentem. Nie? Z ciekawostek wynotowałem sobie, że ciekawe miejsce przy tym stole do obrad wylosował pan były przewodniczący Andrzej Petreczko. Gdzie wylosował? Tak może chyba tak zostało. Ale to jest rzecz, od której powinniśmy zacząć. No to jest najbardziej symboliczna sprawa w tej kadencji i w tej Radzie. Andrzej Petreczko zajął miejsce Romana Wilanta. Roman Wilant przez całą kadencję siedział w zaszczytne miejsce, opozycjonisty. Tak. W ogóle obok Romana Wilanta, to też jest ciekawostka, przez całą kadencję siedziała... Nie wiecie kto. Ewa Batko, rzecznik prasowa Urzędu Miasta. A czy to nie jest miejsce, co pan były prezydent Milewski określił, że to jest miejsce tępego woła? No tak, było tam do niego. Nie, to nie było miejsce tępego woła, bo pan radny był tępym wołem. No ale jak siedział na tym miejscu, to było jego miejsce, czyli miejsce tępego woła. Tak, ale ja wiem od Romana Wilanta, że Roman Wilant wysłał do Petreczki SMS, o treści coś w stylu takim, że zwolniłem ci miejsce w Radzie, czy coś. No, ale... Czemu myślisz, że docierają, czy tam zablokowany był Wilant? Nie, no, odpisał mu coś tam, jakiś uśmieszek, czy coś tam Wilant mówił, ale ten... Ciekawe jest właśnie to, symboliczne jest to, że tak naprawdę Roman Wilant w poprzedniej kadencji to był jedyny opozycyjny radny, który o coś pytał, dociekał, wysyłał różne interpelacje i szarpał się trochę z tym przewodniczącym tam o różne sprawy. Ale to ma inny charakter. Niż zobaczymy, może on będzie takim, wiecie, też szarpał? Symbolicznie, może też będzie takim, wiecie, mocnym opozycyjnym radnym. Jak straci stanowisko, to może tak. I będzie tam się szarpał informacje, nie wiem, no ale...
zajął to miejsce, no jest to kuriozalne i śmieszne. Zachowa swoje stanowisko? A do tej giełdy nazwisk jeszcze wrócimy. Tak? Mamy taki podpunkt, że będziemy te wszystkie wielkie nazwiska wymieniać, bo ta lista osób, które raczej powinny się pożegnać ze swoimi stanowiskami, jest coraz dłuższa. Jeszcze pana Szyszkę tutaj mały epizod wyłapałem. Pan Szyszko nie życzy sobie, żeby odmieniać jego nazwisko. Pan Olszewski, zdaje się, prowadził to głosowanie tak. I tam chyba odmienił, zaprosił że słowo Szyszki. Szyszki, tak. Czy Szyszkę, czy zaproszę radnego Szyszkę, czy coś tam. Szyszko. A ty jest Szyszko czy Szyszka? Szyszko. Znaczy zależy o co pytasz. Bo żeby to nie mylić z radnym, to trzeba dodać jego magnificencja, no to tak. Wtedy wszystko jest jasne. A zwykła Szyszka to zwykła Szyszka. No, ale trzeba mówić Piotr Szyszka czy Szyszko? Nie, no trzeba odmieniać. Nie, znaczy, to trzeba odmieniać. Znaczy, powinno się odmieniać ja też tak uważam, tak nazwiska, no. Ale Piotr Szyszko uważa, że jego nazwiska się nie odmienia. Wszystko mu już Szyszko. No dobra. No to już Szyszko na ten temat. Przechodzimy do powiatu. Mamy nowego starostę. Michał, ty śledziłeś na bieżąco. Długo to tam zajęło, te wybory, bo to... Długo, aczkolwiek my wszystko przewidzieliśmy. Słyszałem, jak w kuluarach radni mówili do Iwony Brzozowskiej, że przecież to wszystko już gazeta napisała. Ona mówi, jaka gazeta? A oni mówią, no jedyna, jaka tutaj prawdę pisze. Ona mówi, to jaka? Ja nie czytam. A oni powiedzieli, to trzeba czytać. I powiedzieli, że regionalna wszystko już napisała, bo napisali się zgodnie z naszymi przewidywaniami. Starostą został Mariusz Stokowski. Kłosa, czyli porzucił lotnisko w Babimoście, był tam dyrektorem spółki, prawda? Tak. Urząd Marszałkowski prowadzi lotnisko i został starostą powiatu nowosolskiego, tak jak przewidywaliśmy. Tam jakieś problemy były z tymi głosowaniami w sprawie starosty? Jeśli chodzi o starostę, to nie. No, startował Stokłosa, został zgłoszony przez i poparty przez Platformę Obywatelską, przez FNW i przez PSL. Tam jeszcze są radni, dwóch radnych od Milewskiego i radni PiS wystawili swojego kontrkandydata, czyli Przemysława Fitznera. No ale Przemysław Fitzner przegrał, bo tylko radni PiS zagłosowali na Fitznera, czyli 5 głosów zdobył, swój i czterech kolegów, koleżanki z partii, czy z klubu, a reszta to były głosy na Mariusza Stokłosa, czyli 13-5, bo co ciekawe, to mamy 18 głosów, a powiat liczy 19 radnych. No nie przybył na obrady siostrzeniec Barbary Wróblewskiej, burmistrzyni Otynia, czyli Tomasz Twardowski, który został wybrany na radnego. A to jest ciekawe, że on nie przybył. Urlop z tego, co tam... No tak, w kularach mówili, że sobie urlop już pół roku wcześniej zaplanował, więc nie mógł tego zmienić. I pan Licho, gdyby był tylko radnym, by nie przybył, no ale on nie przybył, a miał zostać wicestarostą. I tym wicestarostą został. Okazuje się, że potrzebne było, żeby głosować czyli nad tym. Wybrali kota w worku, nie wiem. Kota w worku, a nie kota na wakacjach. A nie ekspozę jakieś nic nie wygłosił, jak tam widzi, jaką ma wizję, także nie mógł się zaprezentować. Okazuje się, że przedłożono, bo żeby móc głosować nad daną kandydaturą, to musi być jakby zgoda tego kogoś. I wiecie co? I on już taką zgodę wyraził. Przed urlopem, że zostawił pisemną zgodę, więc wszystko było ukarytowane. No ale to oni zawsze tak udają. Ja właśnie wszystko legardis, bo mieli zgodę, upoważnienia i tak no dalej. No dobra, no ale już udają, że tu się spotykają, wychodzą gdzieś do sali obrad, obok tutaj. Że to wszystko na żywo się dzieje. A to wszystko już jest dawno temu, żeby ludzie wiedzieli, tak? To jest dawno temu wszystko dogadane, ułożone i tu jest tylko takie udawanie, taki teatr. Dobra, ale chocki klocki jakieś tam były w wyborach prezydium, tak? Nie mówię o przewodniczącym, ale później wiceprzewodniczący były tak. Już małe cyrki. No przewodniczącym został Krzysztof Gąsior, to tego tylko nie przewidzieliśmy. Chociaż gdzieś tam się domyślaliśmy. Krzysztof Gąsior został przewodniczącym, to jest szef domu ośrodka kultury w Otyniu znowu, czyli Otyń cały czas tutaj się przewija w tym starostwie. To jest ważne, później może tak, powiedzieć. Tak, macki pani Barbary Wróblewskiej tak. są coraz większe. Coraz dłuższe. Więc oplotła tak starostwo. I został Krzysztof Gąsior, no i głosowano zastępców, dwóch zastępców. Zgłoszono trzech kandydatów na wicestarostów, na wiceprzewodniczących. Zygmunta Muszyńskiego, czyli tylko nestora już tutaj Rady Powiatowej. Zgłoszono Andrzeja Ogrodnika i Krzysztofa Galerczyka, czyli PSL, FNW i PiS. No i co się wydarzyło? No, o ile Zygmunt Muszyński miał najmniejszego problemu, żeby przejść, bo przegłosowano jego kandydaturę, chyba 13 bodajże głosów, nie chcę teraz skłamać, ale chyba 13 głosów zdobył, to jeśli chodzi o tego drugiego wiceprzewodniczącego, to tu padł remis. Andrzej Ogrodnik i Krzysztof Galerczyk zdobyli po 8 głosów za. Ulala, i to był szok.
Szok. Szok. Bo nie dość, że pan Ogrodnik nie został starostą, a takie kiedyś, jeszcze kilka tygodni temu były wizje snute, nie został wicestarostą, nie został przewodniczącym. No to chociaż, obraził się? To chociaż tym wiceprzewodniczącym, no i podobno. No, ale, a ile on musiał głosów zdobyć? No więcej od Galerczyka po prostu. No, no, albo tam było 8, czyli on musiał... On i 8 i 8, no to 18, 18 jednych głosowało, no, tak? No. Bo było drugie głosowanie zarządzono. No i mamy 18 głosów, tak? Więc musiałby zdobyć, no... No już nie zależy, czy już skandalizm jest czysty. Nie bawmy się w matematykę. Tak, musiał być więcej od Galerczyka po prostu. Nie, no bo trzeba powiedzieć... To jest istotne. Trzeba powiedzieć, że jakby najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że to głosowanie jest tajne. I nie do końca wiadomo po prostu, kto jak głosował. To zdradził. No, inaczej powiem, no, Ogrodnik mógł się czuć pewnie dlatego, że to niby też było dogadane, że teoretycznie on powinien mieć głosów za ile? 4 z PO, 4, 6 z FNW, to już mamy 10 i 2 z PSL. Mm-hmm. Mamy 12 głosów. I on tyle. A chłop dostaje 8. A dostaje 8. Nie, on tam wtedy 11 powinien dostać, bo nie było Twardowskiego. Nie było Twardowskiego, czyli 11, a dostaje 8. 3 mniej. Teraz pytanie, kto zdradził, tak? Właśnie, no nie, no PiS nie zagłosował, zdradził, mamy 5. Dwóch z FNW, od Milewskiego nie zagłosował, mamy 7. No, ale kto jeszcze? No trwa, podobno trwa poszukiwanie tych listem gończym? No ponoć pani Kulczycka jest oburzona tym faktem, no że... Podobno pani Kulczycka tak, miała tam obiekcję po tym, prezydent Kulczycka miała... Dochodzenie. Obiekcję po już po swojej sesji, no bo po jej sesji doszły właśnie jej słuchy, że w powiecie nie za bardzo się tam po prostu wszystko udało przy wyborze ogrodnika. No zwołano przerwę, słuchajcie. Oni w tej przerwie zeszli do sali obrad niżej i tam chyba jakieś karne, no może było jakieś połączenie z Beatą Kulczycką, ja nie wiem. Nie, połączenia tam... chyba nie było, bo na, bo trwała sesja. Ja słyszałem, że obraził się bardzo pan ogrodnik. Że on ponoć chciał parę na nos zarzucił, tak, że szkoda gadać. To akurat jest prawda, że... Musiała go chyba Sylwia Wojtasiak. Nie, on chciał, on powiedział, że jeżeli jest taka sytuacja, że dogadaliśmy się na coś, a no po prostu któraś ze stron nie dotrzymuje warunków umowy, no to on się nie będzie w to bawił, to on rezygnuje, nie będzie kandydował do tego, na wiceprzewodniczącego. Będzie będę nikim, tak? Ale jego tam właśnie Sylwia Wojtasiak... No, żeby to jeszcze raz, żeby się tak nie... Czyli co, jest happy end w tej historii? Jest, no koniec końców został wybrany i został tym wiceprzewodniczącym, dostał w końcu jakieś stanowisko. Ale ja pytałem jednej i drugiej strony, i FNW, i Platformy, no, kto tam w tym pierwszym głosowaniu z ręką na sercu mówią, że nie ja, nie ja, nie. Każdy się boi, jakiś może kara by spotkała. No nie, no tam wiecie, no... Bo to jest tak, że oni się dogadali w mieście, to są naczynia połączone, w mieście i w powiecie. Wy tutaj bierzecie te stanowiska, my te, nie wpychacie nam się do miasta, macie tu w Radzie... No coś za coś było, tak? Transakcje wiązane. I nagle przy ogrodniku coś takiego. No to wiecie, to któraś strona może się czuć trochę zdradzona. Ale to jest inna rzecz ciekawa, że tego pana ogrodnika, no jakby ja nie mam nic do niego, ja go tak nie znam, ale jakby nikt go nie chciał. Znaczy, może się, taka żółta karteczka jest. No. Może się dobrze stało, że wie, że tam gdzieś z tyłu wie. Że jest niechciany. Prostu... Może pokaże jakby się z innej strony i w końcu będzie chciany, bardziej nie wiem. No. Dobra, ale pusto na tej sesji było, puste krzesełko. Ja już od początku, jak wszedłem, no był szef straży pożarnej, był wiceszef policji, był tata radnego Ratajczaka młodego, czyli prawnik, no i tam jeszcze ktoś siedział i w zasadzie tyle, a tych krzeseł przygotowano tam ze 20. Jak na zwykłych sesjach, słuchajcie, byli urzędnicy ze starostwa, czasami dyrektorzy placówek się pojawiali, tu nikt nie przyszedł. Ani dyrektorzy szkół podległych starostwu, ani dyrektorzy różnych instytucji podległych starostwu, ani inni wójtowie, burmistrzowie, okej, mieli u siebie sesję, no ale byli ci, którzy już nie wygrali wyborów, pewnie chętnie by przyjechali. Okazuje się, że co, ja podzwoniłem sobie do niektórych osób, okazuje się, że nikt nie dostał zaproszenia i to nie chodzi o to, że specjalne zaproszenie, ktoś czekał. Nikt nie dostał informacji, że będzie sesja. Mało tego, był program sesji, tak? W programie sesji nie było napisane, że będzie wybór starosty, ale ja z tego, co tak się orientuję, to nigdy chyba nie ma. To się w trakcie obrad wprowadza ten punkt przeważnie. Każdy wiedział, że ten punkt zostanie wprowadzony, więc nawet my pisaliśmy, że będzie wybór starosty, więc to nie jest jakby żadne wytłumaczenie. No ale okej, no trzeba powiadomić, powiedzieć, że jest taka i taka sesja, ludzie chcą przyjść, kwiatami, pogratulować. Nikt nie przyszedł i nie dostali tych zaproszeń. Pytanie, kto powinien zapraszać? No nie jest to Kłosa, który wtedy jeszcze nie był starostą, tak? Przewodniczącego rady jeszcze nie było. To kto rządzi w urzędzie? Starosta urzędującą jeszcze cały czas była Iwona Brzozowska. Cały czas była starostą.
To jest jedna rzecz. Tak, bo ją zaprzysiężono na... Tak, ona przestała być radną powiatową, ale była cały czas starostą. Mhm. To jest jedna rzecz. I na jej biurko od komisarza wyborczego wpłynęła informacja, kiedy ma być sesja i tak dalej. No i mamy sekretarza powiatu, sekretarzycę Monikę Owczarek, która zarabia, tak. Pisaliśmy kiedyś, ile zarabia 11 tysięcy, to ona, jej podlega biuro rady, no coś jednak, za coś te pieniądze bierze, tak? Wiesz, może po prostu zabrakło komunikacji w takim sensie, że... Jakiej komunikacji? No, że nie zadzwonili do tych wszystkich komitetów i się nie zapytali, czy na tej sesji... Nie, no słuchaj, to chyba jest jakieś dobre wychowanie i ten... ja uważam, że to jest jakieś zwykłe dobre wychowanie, obyczaje jakieś... No każdy ma chyba tyle oleju w głowie, żeby wiedzieć, że jest uroczysta sesja, że robi się uroczyście. Mało tego, o tym, że ta sesja nie została w ogóle, została tak jakby zaniedbana, świadczy fakt, że Zygmunt Muszyński, który miał być, okej, no mógł się domyślić, jestem na starszym radnym, taka jest zasada, że będę prowadził obrady, tak, do wyboru nowego przewodniczącego, ale no ktoś powinien się o niego zatroszczyć, spróbować mu pomóc przygotować program, prowadzenie tej sesji, nikt tego nie zrobił. Sylwia Wojtasik w weekend przed sesją z Zygmuntem Muszyńskim sami to sobie przygotowywali, no ale to powinna robić sekretarzyca urzędu, czyli Monika Owczarek, moim zdaniem. I za coś bierze pieniądze, jej podlega biuro rady i powinna to zrobić, nic nie zrobiła. Jeżeli pytacie mnie, czy pani Monica Owczarek mogłoby zależeć na tym, żeby na tej sesji nie było odpowiedniego splendoru, to ja odpowiadam, że wydaje mi się, że mogłoby na tym zależeć. Pytanie, że to złośliwość. Pytanie, czy przeoczenie, czy złośliwość. Tak? Moim zdaniem złośliwość, ale to jest tylko moje zdanie. Wiadomo, każdy może mieć... No ale inne. Efekt jest taki, że przecież że ta jakby sesja straciła na, jakby na taką rangę swoją. Ale w internecie słyszałem, że dobrze poszło. Bardzo dobrze poszło w internecie. Słuchajcie, jak czasami ja oglądałem przez internet sesję, tu było kilkunastu śledzących obrady, tu było ponoć prawie 500 ludzi. To jest coś niespotykanego. No, czyli powiat goni nasz podcast, przynajmniej ostatnio. No prawie, no, ale prawie, jeszcze nie dogoni. No, próbujcie. No, ale państwo? To jest nie wszystko, co się wydarzyło na tej sesji. Co tam jeszcze się działo? No przegłosowano... Pieniądze. Pieniądze. Dla pana Stokłosy. Tak. Ile będzie zarabiał nowy szef powiatu? No będzie ponad 16 200 brutto zarabiał. To więcej czy mniej niż pani Brzozowska, jak by to oceniała? Bo Brzozowska miała 80% pensji maksymalnej, czyli minimalną miała, jaką może starosta zarabiać, a Stokłosa dostał 90% pensji maksymalnej, czyli no więcej. Mało tego, on awansował, jakby Mariusz Stokłosa awansował gdzieś tam w tej hierarchii zarobkowej, bo on jako szef lotniska zarabiał, wyobraźcie sobie, no zgadnijcie ile. Nie mam pojęcia, ile zarabia szef lotniska. 11 tysięcy zarabiał około. O, no to brutto. No, no to jednak tu jest duży skok. Ponad 5 brutto to jest skok wynagrodzenia. No. Jak tam radni bez problemów zagłosowali? 16 było za, dwóch wstrzymało się. Wstrzymał się Ficner między innymi, czyli kolega Mariusza Stokłosy, można powiedzieć. No i dużo przerw było na tej sesji. To się rzucało w oczy, też nie tylko ta pusta sala, te krzesła puste, ale też dużo przerw. I chodziła, nawet tak usłyszałem, jak pani Brzozowska do Staroszczuka coś tam szepcze, że no przerwa, zaraz jeszcze przerwę ogłoszą. I tak chodziła i coś tam mówiła sobie pod nosem, narzekała. I jeszcze jedną rzecz narzekała, zaczepiła mnie, wyobraźcie sobie. Powiedziała, czy na koniec wreszcie zrobię jej ładne zdjęcie. No ja mam w zwyczaju zawsze mówić, że robię takie zdjęcie, no prawdziwe po prostu. Jak kto wygląda, tak wychodzi na zdjęciach. No ale tu się ugryzłem w język i powiedziałem, że pani zawsze siedziała pod oknem, czyli światło psuje zdjęcie. Tak, miała no i, światło za sobą. No i powiedziała, że bardzo jakby, a ona się powiedziała, że przygotowała nawet, że tyle tapety na siebie nałożyła, nie wiem o co chodziło. Żeby ładnie wyjść. Nie no, pani Iwono, pani ma taki ze zdjęciami problem zupełnie jak ja. No, ja też długo winiłem fotografów, okazało się, że to nie ich wina. Dobra, zamykamy temat powiatu nowosolskiego i przechodzimy szybciutko do Kożuchowa, bo w Kożuchowie też ważne wydarzenie. Pani Alina Śmigiel została zaprzysiężona. No w Radzie za dużo się nie pozmieniało. Patryk, byłeś tam na miejscu, ale słuchałeś. Patrzcie, akurat a propos tego, co mówiłeś, że na powiecie pustki były, nikogo nie zaproszono, to w Kożuchowie wręcz przeciwnie. Było tyle ludzi, że trzeba było dostawiać krzesła, żeby się wszyscy pomieścili. Tu jeszcze jedną rzecz wtrącę, bo podejrzewam, że w Kożuchowie urzędnicy zwykli przyszli, tacy pracownicy urzędu. Byli... Ja się zastanawiam, dlaczego nie przyszli w starostwie, przecież mieli dwa kroki. Czy ktoś im zabronił, może to jest tak? Wiesz, byli urzędnicy, byli pracownicy tych podległych wszystkich jednostek. No wszyscy po prostu. Przyszli przyjaciele, znajomi Aliny Śmigiel, przyszły też rodziny radnych, bo była na przykład żona, widziałem, Marcina Jelinka, czy mąż pani Basi Brzezińskiej też przyszedł, nie? No przyszedł też mąż Aliny Śmigiel.
jej tam gratulować. I czyli Korzchowska pierwsza dama, tak? No, taki żart. Sam tak żartuje. Tak, jest. Rzekomo tak żartował, że kiedy Alina Śmigiel została burmistrzem, to on został pierwszą damą Korzchowa. No to... Brawo za dystans. No, podobno pan z poczuciem humoru taki to może te filmiki pani Aliny, te kolejne, że to były takie z dystansem, to może mąż właśnie tutaj... Może tak. A propos filmików, to powiem wam, że taki miałem flashback, jak co pani... miałeś? No, przypomniałem sobie ten filmik w momencie, kiedy pani Alina wygłaszała swoje expose, bo ona takim podobnym głosem jak wtedy w tym pierwszym filmiku, tak też to czytała. Tak, ale no pomijam to, rozumiem, że no był stres. Zresztą prawie wszyscy mieli przygotowane te expose na kartkach. Mało kto wygłaszał to gdzieś tam z serca. No to jak ty tutaj dzisiaj? Iwona Brzozowska tylko, powiem wam, nie miała na kartce przygotowanej, jak była w Korsku. Ale to jak będziemy przy Korsku, to wam ale opowiem. Ale Damian Kopun siedliska też nie miał. Też nie miał? No, czyli ale jak mówi klasyk, z głowy, czyli z niczego. Nie, no ja jestem... Ja to rozumiem, że to trzeba było sobie przygotować, żeby tam mądrze coś powiedzieć, ale też odpowiednio... No wiecie, nie pomylić się i przekazać te różne rzeczy. Ale dobra, wracając jakby do Korzuchowa, to faktycznie to trzeba powiedzieć od razu, przypomnieć, że w Korzuchowie jest układ sił w Radzie jest taki, że burmistrz, pani Alina Śmigiel, nie ma tam żadnego swojego radnego. Nie wprowadziła ani jednej osoby ze swojego komitetu. Tak powinno być. Chyba tak powinno, to moim zdaniem to jest w ogóle zdrowa sytuacja, kiedy w Radzie burmistrz, wójt, prezydent nie ma nikogo. No bo to jest najlepsza kontrola wtedy, tak? No tak to wymyślono. 10 radnych, dziesiątka Jagaska. Ja to wymyślisz sobie taką nazwę? Dziesiątka Jagaska. Będziemy lasować hasło dziesiątka Jagaska. Siedzi tam dziesiątka Jagaska. Jest dwóch niezależnych radnych, czyli Marcin Jelinek, który wszedł ze swojego komitetu i pani Basia Augustynia, która też weszła ze swojego komitetu. I trójka chyba jest radnych z komitetu tego Inicjatywa dla Korzuchowa. No i teraz ta dziesiątka Jagaska tak naprawdę może zrobić w tej Radzie wszystko. Oni sobie mogą przegłosować co chcą i nikt im tam nie podskoczy, no bo demokracja mają przewagę. I tak to się odbyło. Ireneusz Żywiecki został szybko wybrany na przewodniczącego, chociaż Marcin Jelinek, żeby, wiecie, nie było tak, że jest tylko jeden kandydat, to zgłosił się na sztukę, żeby był wybór. Sam siebie zgłosił. Sam siebie zgłosił. Odklepał. Tak. Dostał... Chyba 3 głosy już, tak nie ten, ale dobra, Żywiecki 10 głosów. Później następne głosowanie, Barbara Brzezińska, Grzegorz Wajman, oni też po 10 głosów. Także trzyma się ta dziesiątka Jagaska. Czyli twardo, rządzi, tak powinno być. No. Twardo się trzyma i tam nawet nie ma co, wiecie, z nimi się szarpać, bo widać, że są jednością, nie? Póki co, na razie. No. A ja mam pytanie, nie wiem, czy tak ci nie zaburzę tej twojego przemówienia. Ale kto tam przybył? Czy były jakieś takie osoby? Bo my dużo mówiliśmy o tym, pisaliśmy, że Korzuchów może być takim gniazdem, gdzie oni wszyscy pospadają. Ci, którzy będą szukać pracy w samorządzie. I czy tam ktoś się taki pojawił w ogóle? Nikt się taki nie pojawił, kto by mógł tam szukać pracy. Pan Rzesiak, pan Milewski? Nie byli. Nikogo takiego nie było. Zresztą jak ja byłem w mieście na sesji, to pytano się mnie, czy będę jechał do gminy Kolsko też na sesję. Mówiłem, że będę. To mi podpowiadali, no to sprawdź, czy tam nie przyjedzie ktoś z Nowej Soli, nie? Na tą sesję. Czyli Milewski w sensie. No, tak. No, nie, tu nie było. Z takich postaci znanych, a dziwnie, że tam się pojawili, to był Ryszard Szablowski czego z PiSu. Z kwiatami jako pierwszy gratulował Alinie Śmigiel. No i Ryszard Szablowski z PiSu. No, czy był? Obraził się ostatnio na Nowosolskie. On tam został ostatnio. Ale jak się obraził na Nowosolskie, to poszedł do Korzuchowskiej. On został usunięty tutaj z wyborów w Nowej Soli przez struktury te nowosolskie PiSu. Ale tam przyjechał, wręczył kwiaty. Był z takich jeszcze osób, był Andrzej Staroszczuk. Ale on przyszedł nie w tym swoim, w tej swojej garniturze, mundurze strażaka, tylko w normalnym, nie? Garniturze strażaka. No i na sam koniec gdzieś tam długo panią Alinę ściskał i całował pierścień. Całował ją. Może to jest tak, że im dłużej ściskasz, tym.
Więcej dostaniesz? Zaczęto, to nie jest chyba tupka, zaczęto od razu plotkować, że czy przypadkiem właśnie pan Andrzej też za chwilę gdzieś nie wyląduje w urzędzie albo gdzieś w gminie. A jako kto? Kimś. No nie wiadomo. Jako fachowiec. Bezpieczeństwo. Jako fachowiec, bo pani Agnieszka szuka fachowców. Merytoryczny fachowiec, taki będzie miał etat. Tylko wiecie, tam jest teraz, bo myśmy nawet napisali tak, że tam gdzie ta dziesiątka Jagaska rządzi w tej radzie i tam były takie wzajemne, wiecie, no kurtuazyjnie się tam witali, życzyli sobie jak najlepiej i Alina... Czyli jedni się łasili do drugich, mówiąc tak najzupełniej... Na razie sobie życzą jednym wzajem bardzo, bardzo dobrze. Zresztą Alina Śmigiel bardzo wiele czasu w swoim expose poświęciła właśnie tej radzie, że ta współpraca naciskała na to, żeby wykorzystać te 5 lat wspólnie, że oni będą wspólnie decydować, cały czas to wspólnie. No jak nie ma żadnego radnego, tak, to musi wspólnie. Tak, więc uśmiechała się do tej rady, puszczała tam do nich oko, oni tam na razie, ale na koniec sesji, jak już te wszystkich ten blichtr opadł i wszyscy usiedli, wszedł na mównicę Adrian Pikulski i od razu z grubej rury jechał, że gratuluję panie burmistrz, ale przypominam, że zaraz rozstrzygnie się przetarg na salę w Mirocinie Dolnym i mamy na to dofinansowanie, nie możemy stracić tej szansy, także liczę, że ta szansa nie zostanie zmarnowana. Nie? Także jakby od razu dał sygnał taki, ja wiem, że to nie było uzgodnione z tą dziesiątką Jagaska, ale on sam tak od siebie dał sygnał, że no, że... Od mieszkańców sygnał tak naprawdę. No, ale że ta rada, są rzeczy, na których na pewno zależy tej radzie i ta rada będzie to pilnowała i ona powinna też, no tam pokiwała głową, no ale też powinna o tym wiedzieć, zwłaszcza, że zaraz będzie w poniedziałek historia z ustalaniem jej pensji, nie? Pani burmistrz, więc to będzie ustalała rada. Także muszą się tam jakoś dogadać. No mniej niż 15,5 chyba mieć nie może, nie? Jak nie może. 15,5 to jest najmniej, ile można mieć. No dobrze, na sam koniec tutaj wątku Kożuchowskiego chciałbym zapytać o burmistrza Pawła Jagaska. Czy burmistrz Paweł Jagasek nie było. Był, a pogodził się, już... pogodził się już z tym, że przegrał, czy posmarował się już maścią na ból Jagaska? No nie było go, gabinet posprzątał wcześniej. Pytam, bo w dniu zaprzysiężenia pani Aliny wrzucił do internetu zdjęcie, na którym pani Alina stoi z panem premierem Morawieckim i zaczął pisać coś o odkłamywaniu faktów. No, jak oceniasz w ogóle zachowanie Pawła Jagaska od 7 kwietnia, bo już wtedy zaczął się żalić? Skandal. Paweł Jagasek żegna się prawie co tydzień z tym. Ile już było tych pożegnań? Trochę było tych pożegnań. Żegna się, dzisiaj się chyba pożegnał z Uskomem, tam gdzieś jakimś wpisem wcześniej się z mieszkańcami i tak dalej. Znaczy, z mojej perspektywy wygląda to tak, że on jakby cały czas chce być przy tej gminie i cały czas chce być recenzentem władzy. Bez owijania w bawełnę, Patek. No po prostu się nie potrafi pogodzić z tym, że przegrał. Nie, no, ale, to tyle, wiemy, że się, kropka, ale to wiemy, że się nie potrafi pogodzić z tym, że przegrał. No bo popatrzcie, jakby popatrzeć na cztery gminy, w których zmieniła się władza, tak? Nie mówię o tym, nie mówię o Kolsku, no bo tam wójt odszedł. To w tych czterech... Nie do końca odszedł. No, zaraz do tego wrócimy. Ale w tych czterech gminach, jak popatrzcie, zmieniła się władza i w trzech z tych gmin stracili władzę mężczyźni. Żaden z nich nie przyszedł na sesję. Tylko kobieta przyszła, tylko Danuta Wojtasik przyszła. No ale oczywiście w jakiejś klasie chyba, no, co? Albo w tym, że po prostu im jest trudniej się pogodzić, no, ja nie z wiem, tą utratą władzy. Może to jest po prostu kwestia klasy, no, że przegrałeś, możliwe, że tak ludzie jest. Tak wybrali. To nie jest o jeden głos czy o dwa głosy przegrana, tylko wyraźna przegrana. Koniec, no to nie jest dane na zawsze stanowisko. I tyle, no. Do widzenia. Ja w kontekście tego zdjęcia, które Paweł Jagasek umieścił, zdjęcia Aliny Śmigiel z premierem Morawieckim, i z tym podpisem, że trzeba odkłamywać pewne fakty, mam takie spostrzeżenie, że to jednak, panie Pawle, to nie były wybory o tym, że pani Alina stała u boku pana premiera, tylko to były wybory o tym, że pan sobie nie poradził. Ludzie po prostu głosowali przeciwko panu, a nie na Alinę, i to generalnie wyniki pokazują. Burmistrz w Kożuchowie się zmieni, trzeba to zaakceptować, jakoś spróbować się z tym pogodzić. Może jeszcze 7 razy w góry pojechać i jakoś to wtedy nie, no fakt, że tego PiS-u w wyborach w Kożuchowie nie było za dużo, nie? Tam w ogóle prawie nie było, no bo nikt nie przyjechał, nie było jakieś tam pokazywania się z kimkolwiek, nie? Na tym, i nawet Alina Śmigiel w trakcie kampanii tych zdjęć nie wrzucała. Pani... Ale to w Kożuchowie tylko Paweł Jagasek nie może się pogodzić z porażką. Pani Ciszka-Marczewska też się nie może pogodzić. Z czym?
Z kolorem swoich włosów przede wszystkim. Dobra, zamykamy temat Kożuchowa, przechodzimy do Siedliska. Bo w Siedlisku epokowe wydarzenie, nowa era w Siedlisku, tak to nazwałeś, Michał? Tak. No, nowa era, zobaczymy jaka to era będzie, ale ta sesja miała taki niesamowity przebieg. Wyobraźcie sobie, że przyszedł taki tłum, tam kilkadziesiąt osób przyszło, liczy też urzędników z urzędu, ale byli też mieszkańcy, po prostu tyle osób. Ja nie widziałem nigdzie na sesji tylu osób tutaj w okolicy, nigdy. Sekretarzyca Miśkiewicz chciała robić sesję w ciasnej salce takiej w Urzędzie Gminy i na szczęście pani Jolanta Pazdorowska przewidziała, że będzie tłum, zainterweniowała i wywalczyła to, że zrobiono sesję w Villa Adelaide w takiej dużej sali, w miarę dużej, żeby ci ludzie w jakimś komforcie mogli usiąść, choć nie wszyscy siedzieli, bo tyle było osób, że trzeba było krzeseł dostawiać. Przyszli ci ludzie dla... Chłonąć demokrację. Tak, chłonąć demokrację, o którą walczyli tyle czasu, bo kilka lat i ją wywalczyli. Zresztą tam nawet przypomnieli o tym, ponieważ oczywiście znane tutaj naszym słuchaczom, czytelnikom, Jolanta Mokwińska i Danuta Wojciechowska przygotowały małe takie wystąpienie. Danuta Wojciechowska przemówiła, przypomniała o tym, co się działo. Przypomniała Danielowi Kołtunowi, że no tutaj ludzie są najważniejsi w samorządzie. A Jolanta Mokwińska wyjęła prezent dla Daniela Kołtuna. Były to koszulki, nie takie jak u Milewskiego, że kluby sportowe. Koszulki, które coś znaczy, to troszkę więcej znaczą jakby. Bo to były koszulki z napisem jawność i w tych koszulkach te panie przychodziły na sesję i protestowały, i walczyło o wolność słowa i o to, że im ust nie kneblowano, bo kneblowano im usta. Zresztą wiele razy w naszej gazecie można było o tym przeczytać. I te koszulki wręczyły Danielowi Kołtunowi. Ja mam takie marzenie, że te koszulki trafią do gabloty, że taka gablota powstanie. Trafią do gabloty i te wszystkie transparenty, z którymi ci ludzie stali na protestach. I nie, że to będzie takie ładne do zobaczenia, tylko że to będzie taka przestroga i dla ludzi, że demokracja nie jest dana na zawsze i dla władzy, że ma się pilnować, bo każda władza deprawuje, nie? I żeby ludzie nie musieli już po takie rzeczy sięgać. I ja myślę, że to byłoby super taki symbol, bo żeby to nie poszło w jakieś zapomnienie, to co ci ludzie zrobili, bo to jest coś niesamowitego. Ci ludzie zasługują na jakieś najwyższe laury, ale no oni tam nie oczekują żadnych laurów, ale zasługują też na czystą wodę, na autobusy, na dostęp do kultury i mam nadzieję, że to w Siedlisku wreszcie się wydarzy. Przyjechała na sesję Beata Kulczycka i to było takie symboliczne. Ci ludzie, wiecie, jak ci ludzie się cieszyli, że do nich przyjechał ktoś taki, że przyjechał prezydent Nowej Soli, oni brawa, stali, zaczęli bić bracia Kulczyckiej, brawo, ona się im pokłoniła, zaczęła się z nimi ściskać, tych ludzi jeszcze niektórych zna gdzieś tam prywatnie. Daniel Kołtun też był na zaprzysiężeniu. Tak, bo się znają, bo oni tam razem gdzieś tam powiedzmy przygotowywali się do tych wyborów, ale to było takie naprawdę, aż się chciał na to patrzeć, że to nie był taki pan Milewski w garniturze, czy taki, nie wiem, taki, brzydkiego słowa użyję, ale taki, mówi się, dziaderstwo, nie? Że tacy dawnej... No, dziaders, tak. Dziaders, no, że takiej dawnej epoki jakby... Tak, tak. Nie wiem, o czym mówisz. Tak, jakieś zasiedziały w tym gabinecie. A nie, tutaj do ludzi. I ta pani, i Beata Kulczycka, tak, która się z tymi ludźmi ściskała, która się cieszyła razem z nimi. I Daniel Kołtun tak samo się jakby chodził, mówił, nawet coś takiego w kolorach powiedział, że on taki jakby natłuszczyk, że on jeszcze nie wie, jak to być, kim być. I tam ludzie mówią, też powiedziałem, no, że ma lepiej być po prostu sobą. Że to nie trzeba być takim panem w garniturze, który jest on eum, który jest ponad ludźmi. Jesteś taki sam jak ci ludzie. No ale to ona to też w ekspoze mówiła, że no. Jest dalej z Beatą Kulczycką. Nie jest jakąś tam prezydentką, nie i wiadomo tak kim, zostało, tylko tak? Że z Beatą Kulczycką jestem tak. Od was, waszą koleżanką, znajomą i tak dalej. I dlaczego do tego nawiązuje? Bo Siedlisko potrzebuje takiej ręki, żeby ktoś do nich rękę wyciągnął i ich z tego bagna wyciągnął, tak? W którym oni grzęzną jako gmina, bo są jednak gdzieś tam do tyłu w porównaniu do okolicznych gmin z wieloma inwestycjami. To są lata zaniedbań. I teraz Kołtun powiedział, że on jakby okej, no ścieżki rowerowe są ważne. Ciekawe, co powiedział. Ścieżki rowerowe są ważne, ale powiedział, że to jest najłatwiejsze. Powiedział, ja chciałbym budować ścieżki rowerowe, ale nie to jest najważniejsze w gminie. I wyliczył właśnie te autobusy, kanalizację wymienił, dostęp do czystej wody. To są takie priorytety i z tym się będzie musiał mierzyć. To nie będzie łatwe, bo to są lata zaniedbań. Okazuje się, że teraz już gdzieś tam podpytuję, mam jakieś tam przecieki, to ponoć straszny burdel jest w gminie, jeśli chodzi o dokumentację. I tu nie winie urzędników tak do końca, tylko tego gospodarza, który nad nimi gdzieś tam trzymał, albo nie trzymał tej pieczy, tak? Że
że jest dużo rzeczy do uporządkowania. Ci urzędnicy się skarżyli, że szkoleń nie mieli przez lata. Jak były jakieś szkolenia, to mówili, a tam takie za 300 zł, to w trakcie szkoleń pani sekretarz nam mówią, kawę kazała parzyć, nie? I takie były szkolenia. Teraz mają taką nadzieję wielką, bo dobra kadra to jest dobry rozwój dla gminy, tak? Dobrzy ludzie. To jest, fachowców mieć po prostu. I fajnie, jeżeli tak się gdzieś tam w gminie siedlisko, to po prostu zmieni. Dobra, a jak prezydium tej nowej rady będzie się w siedlisku prezentował? Pani krzycząca Chylicka została zastąpiona przez kogoś. No Chylicka już nie startowała w tych wyborach. Nie było i nawet na tej sesji nie przyszła. Czyli nie miał kto się drzeć na mieszkańców? Nie miał kto się drzeć na mieszkańców. Nową przewodniczącą została Małgorzata Olszewska, która dała się poznać jako znakomita radna, zawsze przygotowana, zawsze w imieniu mieszkańców występująca i teraz też taka była, że ludzie nawet to podkreślali po sesji, że dla nich to był taki szok, że na nich nie krzyczy, że oni mogą się wypowiedzieć. Zenon Libner wstał, chciał coś powiedzieć i on mówi, ja przepraszam, ja się na żadną listę nie zapisałem, czy ja mogę coś powiedzieć? A Olszewska mówi, że nie trzeba się nic zapisać, proszę mówić. Dała mu głos i wiecie, co powiedział Zenon Libner? Że przypomniał taką sprawę, o którą walczył wiele lat, czyli, bo w gminie Siedlisko nie ma flagi Unii Europejskiej, nigdzie. Nie ma w urzędzie takiej flagi, na sesjach nigdy taka flaga się nie pojawiła i to jest wstydno. Biorą jakieś tam pieniądze, jakie biorą, takie biorą, ale brali jednak z Unii Europejskiej i nie ma flagi. I co się wydarzyło? I Olszewska jak została przewodniczącą, to następnego dnia napisała na Facebooku komunikat, że flagi już są zamówione. A wiecie dlaczego nie było flagi Unii Europejskiej? Jak sekretarzyca Miśkiewicz tłumaczyła przez lata? Że nie ma drzewca. A to był absurd. I Libner na to zwrócił uwagę. Wyobraźcie sobie, że wiceprzewodniczącym rady był przez wiele lat Kieczur. Kieczur to jest pracownik Lasów Państwowych, ma do czynienia z drzewami i nie mogli drzewca przez tyle lat, ile lat jesteśmy w Unii? 20 ponad. I oni nie mogli drzewca przez 20 lat zdobyć, żeby mu flagę Unii zawiesić. No widocznie nie było odpowiedniego. Dobra, ja nie mówię co. O sekretarzyce Miśkiewicz jeszcze chciałem zapytać i o pana Kulę. Czy te dwie persony pojawiły się? To zacznę od Kuli. Sesji. Przyjechała pani Kulczyska. Przyjechał Adrian Hołobowicz z Bytomia Odrzańskiego, powiatowy radny, bo był zaproszony. Marcin Kula też był zaproszony, ale nie przyjechał. I jak wyczytałem... Zarobiony. Powiedzmy, że Marcin Kula to jest radny powiatowy z Siedliska, wybrany przez mieszkańców Siedliska. I jak ludzie, jak wyczytano mimo wszystko jego, ktoś może nie wiedział, kto wyczytywał, że nie przybył, to ludzie zaczęli buczeć. Tam część klaskała, a takie buczenie było słychać. No i się okazało, wiemy, że... dlaczego nie przyjechał. Marcin, nie, zaczęli buczyć może dlatego, że go po prostu nie ma, ale wytłumaczył się później na Facebooku bardzo tak lakonicznie, że miał obowiązki służbowe czy coś takiego. No zarobiony. No. Zarobiony, no i nie przybył. Teraz musi całować pierścień. Raz na 5 lat taka sesja, a zarzucono mu, że nie przybył. Wytknięto mu tam na Facebooku, że jakoś jak była kampania Darka Strausa i kampania Milewskiego, to się angażował i wspomagał i miał czas, nie? A teraz zarobiony i nie może przybyć na sesję i to nie. On się wytłumaczył, że on pogratulował przecież Danielowi Kurtnowi. To nie chodzi o to, na sesję nie przychodzisz dla wójta, ty przychodzisz dla ludzi, którzy tam przyszli, dla tego święta demokracji. Raz na 5 lat taka sesja jest i możesz przyjść, no ale nie przyszedł. A nie było też wójta, oczywiście to wiadomo. No i pojawiła się na chwilę Maria Miśkiewicz, sekretarzyca, ale to było takie na chwilę i uciekła. No i co się okazało? Po sesji Daniel Kortun poszedł do urzędu gminy. No i zwołał wszystkich pracowników i tylko jednej osoby brakowało. Wiecie kogo? No Marii. No sekretarzycy Marii Miśkiewicz. No i on pyta, gdzie jest pani sekretarz, gdzie jest pani sekretarz? A oni mówią, że wyszła. Nie wiedzą, wyszła. No i okazało się, że wyszła na długo, bo... El Quattro. Już nie wróciła. Po godzinie przyszła informacja, że pani Miśkiewicz wyszła na zwolnienie zdrowotne. El Quattro. Więc teraz co się będzie działo? Pani Miśkiewicz nic nie będzie robić, a będzie zarabiać pieniądze. Nie wiadomo, ile to potrwa, bo nie wiadomo, jakie to zwolnienie, ile czasu i na co. Mało tego, pani Miśkiewicz w tym roku, 2024, przyznała sobie dwie nagrody i podwyżkę. Na zdrowie! Jedna nagroda 500 zł, dobra, powiemy nic 500 zł, okej. Okay. Chociaż każdy by chciał dostać. A druga nagroda ponad 5000 zł. I to jest ciekawe, bo ona sprawowała obowiązki dyrektora ośrodka kultury, bo poprzednia pani się zwolniła. W tamtym roku. No i jak płynęło pytanie do urzędu o zarobki, jakie pieniądze to dostanie, no to była odpowiedź, że nie dotyczy, czyli żadne. A tu się okazuje nagle, że dostaje 5 tysięcy nagrody ponad. Czyli spisała się pani Maria Miśkiewicz. Przygotowała plan imprez.
Ciężko pracowała, zachorowała, życzymy zdrowia. Należało jej się. Należało jej się, oczywiście, że się należało. Jej się to po prostu należało. Ale tutaj nie bądźmy małostkowi. A jak już jesteśmy przy małostkowości, to gmina wiejska. Gmina wiejska Nowa Sól. Pani Izabela Bojko też została zaprzysiężona, ale ciekawie było chyba w Radzie. Kurczę, bardzo ciekawie. Powiem ci, że się w ogóle nie spodziewałem tego, do czego tam dojdzie. Ponieważ, nie wiem, chyba można tak powiedzieć, że przewodniczący, były przewodniczący, pan Kołpaczek chyba został wyrolowany przez swój komitet, tak na to wygląda. Został zgłoszony znów na przewodniczącego rady, ale oprócz tego wstał Paweł Zuterek, radny niezależny. No i rzekomo z nikim tego nie uzgadniając, bo tak mi mówił, zgłosił panią Joannę Kieliszczyk-Grele. Też na przewodniczącą i ona wygrała. Tak, z nikim nie uzgodnił, że dostała najwięcej głosów. No i to zmiażdżyła przeciwnika, bo w 15-osobowej radzie ona dostała 12 głosów? 12 głosów, więc 3 dostał tylko Radosław Kołpaczek i została przewodniczącą. I co? I wchodzi na tą mównicę, siada i mówi, no żeby nie było kwasów, no to zgłaszam Radka Kołpaczka na wiceprzewodniczącego. Mówi, no, że oczywiście on z uśmiech i nie żadnych kwasów nie ma, jest tylko miód i tam cukierki. No i wybierają go na tego wiceprzewodniczącego. No i jeżeli ktoś tak by z ulicy na to popatrzył, no to nic się nie wydarzyło, tak? No dobra, powybierali się. Ale no, dla takiego obserwatora, który tam jeździ do tej gminy i wie, że tam się nic, ale to nic nie dzieje, także w tej radzie, bez zgody Izabeli Bojko, no to wiecie, że coś tam jest na rzeczy, tak? Jeżeli Izabela Bojko, podejrzewam, że powiedziała swoim radnym, że zmieniamy teraz. Czy to rósł w siłę pan Kołpaczyk i trzeba było go troszeczkę przytemperować? Tak, albo coś się nie podobało w jego, w sprawowaniu władzy przez niego. Nie wiem, ja wiem, że to nie jest do końca przypadek, bo mieszkańcy w Kiełczu mi donieśli, że pani wójt była u pani Greli i tam długo rozmawiały wcześniej. Masz swoich sygnalistów. Także to nie jest na pewno przypadek. No akurat, wiecie, źle się może nie stało. No, pani Joanna tam przewodniczącą nigdy nie była kobieta w tej gminie. Pierwszy raz tak się zdarzyło. Pan Kołpaczek jakby reklamując swoją postać mówił, że no, czasami był szorstki, czasami był ostry, no ale to, że był ostry czy szorstki, on zwalniał wójt z odpowiedzi, odbierał ludziom głos, robił reasumpcję, kiedy poszło nie pomyśli wójt głosowań. Kołpaczek tak robił? No to takie były historie. On się zasłaniał tym, że on takie ma naleciałości zawodowe, bo to jest chyba klawisz, tak? Strażnik więzienny. No dobrze, no okej. Okay. No także przegrał będzie tym wiceprzewodniczącym. Oczywiście jak to w gminie wiejskiej wszyscy robili, wiecie, dobrą minę do złej gry, że nic się nie stało, ładnie, pięknie sobie kwiaty wręczali, klepali się po plecach. Ale myślisz, że to było wszystko według scenariusza pani wójt? Ja myślę, że tam się, w tej gminie się nic nie dzieje, nad czym nie miałaby kontroli Izabela Bojko, a już na pewno nie w Radzie. To tam ona zawsze miała kontrolę nad tym, czy przynajmniej chciała mieć kontrolę nad tym, co się działo w Radzie. Ja wiem nawet, że tam były takie historie, że SMS-y dostawali radni, jak mają głosować i tak dalej, no ale to stare dzieje są, nie? Także to była najciekawsza sprawa, nie? Z tego wszystkiego, co się tam wydarzyło, bo później było oczywiście ślubowanie wójt Izabeli Bojko i jej expose, które rzekomo pisała tam do późnych godzin nocnych. Ale ty nagranie wrzuciłeś, nie? To mi ciężko było tego słuchać jakoś tak. Tego expose? No, wiecie, akurat w przypadku Izabeli Bojko, to miałem trochę do niej żal, że ona to expose czytała z kartki. Ale ona po ludzku w ogóle mówiła. Zawsze, ona jest lepsza, jak ona mówi tak, wiecie, spontanicznie. Może się boi, że się zagalopuje, kogoś zryzywa czy coś. I tak dalej, nie? No nie wiem, no to zdarzało się przecież. Ale tak kiedyś było. Tak kiedyś było, że ona, że wygłaszała jako, nie expose, tylko jakieś takie swoje oświadczenie i z kartki w sprawie radnego Gąsiora. Tak. I musiało być to z kartki czytane, żeby, no bo tam każde słowo było ważne, nie? Że nie wybrać. Ale którego Gąsiora? Żeby nie przesadzić. Krzysztofa Gąsiora z Lipin, no był wiceprzewodniczący. Inny Gąsior? Zbieżność nazwisk. Zbieżność nazwisk, tak. I imię. Tak. A w expose fajnie, tak. Czekaj, puszczę wam fragment tylko tego, co przygotowałem. Fragment w expose poświęcony... A da się tego słuchać?
No, ale to tylko fragmencik wam puszczę. Ta akcja Rozlicz się w gminie ma między innymi cel zwiększenia wpływów dla gminy, a nie jak niektórzy to widzieli promocji mojej personalnej. Również... Chodziło, wiecie o co, o te billboardy. Z kotem, psem... Nie z kotem, z psem, tylko z... loterii takiej podatkowej. Tak? Ze sprzętem AGD, tak. Że to nie chodziło o promocję pani Izabeli Bojko. Bojko, tylko no, chodziło... Że nie sprzedaje, tylko że... No, że to nie jest promocja jej przed wyborami na wójta, tylko że to chodziło, żeby zwiększyć podatki, nie, w gminie. No, dlatego to trzeba było dać większe zdjęcie. Dlatego sobie z miksajem zrobiła zdjęcie, czy z czym tam, bo... Nie, z odkurzaczem. Z odkurzaczem, żeby zwiększyć podatki? Nie, tak. Tak, bo to jest, no, no bo to jest loteria. Jak się rozliczysz w tej gminie, to możesz wygrać. Tak. To ja bym wtedy zrezygnował ze zdjęcia swojej twarzy, będąc Izabelą Bojką, i dał większy ten ekspres na przykład. Patrzcie, co wygracie. No. No. Bo chyba, że można było wygrać Izabelę Bojkę. No nie. Pani Haraźlak kiedyś tam sprzątała na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gdy była taka opcja, że pani na przykład Bojko umyć okna... Idzie z tym odkurzaczem w domu, odkurza cały dom. Ja bym rozliczył się w gminie wiejskiej. No bo kawę robi, bo tam są ekspresy też do wygrania. Kawę? No. Nie, jakby okna umyła w gminie ten... To, to byś się rozliczył z odkurzaczem, żeby przyszła do siebie. No to słuchaj, no taki pomysł rzucony, to wiesz, może... Może podchwycić się, może podchwycić. Zawsze jeden podatek więcej, jeden podatnik więcej zginie. No. Więcej tam ciekawych rzeczy, wierzcie mi, w gminie wiejskiej nie było na tej sesji. No dobra, to z gminy wiejskiej przenosimy się do Kolska. A kiedy ty o Tyniu opowiesz? Na koniec zostawiam. Na koniec, to wiesz. No dobra. Słuchaj, gdzie show to ręce. No dobra, na koniec, najlepsze na koniec. Dobra. Całą noc w domu ćwiczył. No tak. Kolsko. Pani Iwona Brzozowska zostaje zaprzysiężona na wójta, a pani Kamila Florczak, co nie jest niespodzianką już od pół roku, tak, zostaje przewodniczącą rady. Tak. Zarzekała się Żaba Błota, a no, jednak... Została przewodniczącą rady. Kamila Florczak, też pierwsza kobieta w historii tej gminy przewodniczy. I dobrze. Przewodniczy i radzie. Im więcej kobiet, tym lepiej. Tak, fajnie, może to będzie tam no, brzmiało, może będzie jakoś tam... No zobaczymy, jak to wyjdzie. W sumie poza tym zaprzysiężeniem to można by powiedzieć, że dodać, że tam jeszcze wybrali wiceprzewodniczącego, pana Pietruszkę, który startował jako radny niezależny, no ale chyba wszedł do tej rady i dołączył do, tam chyba będzie, nie dziewiąt, też będzie chyba dziesiątka brzozowskiej w tej radzie z nim i on został wybrany zaraz na wiceprzewodniczącego, nikogo z tej oni później wybrali też jeszcze przewodniczących komisji, tam nie było szans żadnych, żeby ktoś z tej opozycji od Pawła Zapeńskiego się dostał. No i tak, złożyła ślubowanie pani Iwona Brzozowska, wypowiedziała swoje exposé, takie z serca, takie z głowy, nie przygotowane z kartki. Wydawała się, powiem wam, taka jakby jej kamień z serca spadł. A nie miałeś wrażenia, bo ja miałem w starostwie takie, ona tak podgadywała trochę i miałem wrażenie, że ona mówi coś się kończy, tak do mnie powiedziała, tak? Coś się kończy, coś zaczyna, jakby chciała nowego takiego rozdania, żeby ją ładniej tak gdzieś opisywać, fotografować ładniej i tak, nie wiem. Ja przypominam sobie ze starostwa, z tych powiatowych sesji, że ona tam zawsze taka była poważna, spięta, a czy to nie wynikało z tego, że obok siedziała Monika Owczarek, ona nie wiem. No nie wiem, no bo to by trzeba było jej się zapytać, czy tak było, czy nie. Ale tu była, no mówię wam, naprawdę uśmiechnięta, radosna. To zapytaj, będziesz wszystkich tam ściskała, a myślisz, że powie szczerze. To raczej, to są raczej rzeczy, no dobra, to ta takie nowe, nie wyjawi, to ma takie nowe otwarcie naszych relacji z panią Iwoną Brzozowską. Ja stawiam tezę, pytanie, a wy odpowiadacie. Pani Iwona Brzozowska przechodzi ze starostwa do gminy Kolsko, to jest awans czy degradacja? Michał. Znaczy, no, jeśli chodzi o... Mogę dłużej troszkę? Możesz. Rozbudować. Wytniemy najwyżej. Wizualnie, tak, no to wiadomo, że salony w starostwie, ta sala, ta obiad, to wszystko to jest ładniejsze. Ładniejsze krzesła, ładniejsze galaretki ściany, lepsze jedzenie. To pod tym więcej ludzi do pracy, więc pod tym względem to jest degradacja, ale czy to nie jest ta cena, rozmawialiśmy o tym, sam tak powiedziałeś, jak rozmawialiśmy, że to jest ta cena, którą się płaci za spokój, czyli będzie troszkę gorzej, będzie biedniej, nie obejrzając tu nikogo, tak? Ale będę miała spokój, nie będzie nade mną Jacka Milewskiego, nie będzie nade mną Moniki Owczarek, czy tam obok mnie. To tylko jeszcze jedną rzecz powiem, bo zapomniałem powiedzieć o tym, jak mówiłem, gdy dyrektorów nie było w starostwie, tak? Wiecie, co mi powiedzieli, jak z nimi rozmawiałem przez telefon? Że oni, jak była tam ta poprzednia epoka, tak, czyli Jacka Milewskiego, oni się musieli zastanawiać,
czy mogą dać lajka pod danym postem, czy nie. I powiedzieli mi, że słyszałem od kilku osób, że mają taką nadzieję teraz, że nie będą musieli się już zastanawiać, czy mogą dać lajka na Facebooku, czy nie. I ja myślę, że to jest na tej zasadzie. Iwona Brzozowska nie będzie musiała się w Polsku nad tym zastanawiać. Patryk? Nie, no to dobrze powiedziałeś. No, no to jest cena tego świętego spokoju, który ona teraz ma. No naprawdę, ja widziałem inną kobietę niż tutaj w tym. Ja wierzę, że ona będzie dobrym wójtem. I też jest w ogóle została po zaprzysiężeniu, dostała oklaski, przeszła całą salę, ze wszystkim ścisnęła sobie ludzku rękę. Z każdym tam powiedziała, zresztą w swoim expose, że ona nie jest wójtem tylko połowy gminy, tylko całej, wszystkich radnych. Każdy radny może do niej przyjść, każdy, no ona co prawda wcześniej też to mówiła tam w starostwie, nie, więc tam dobra, ale że generalnie ona jest, to jest tak, że decyduje o wszystkim rada, ona jest do wykonywania tych poleceń, jest wójtem, tak, tak, taki przekaz jakby no, tam wszystkim przekazała. No ale to słuchajcie, tak, po tego podawania ręki, witania się ze wszystkim, to jest słuszne tego spostrzeżenie, bo w starostwie, mimo że my jednak, no Iwona Brzozowska nie może nas kochać, tak, bo my pisaliśmy o niej bardzo krytycznie, no ale były powody, tak, taka nasza rola, taka moja rola jako dziennikarza, idę tam, patrzę na nią krytycznie, ale ona mimo wszystko potrafiła się do mnie uśmiechnąć, potrafiła mi podać rękę, nawet zagadać czasami, a jak były pewne osoby na sali, to jak powietrze, nic. Oko Saurona patrzyło tam cały czas. Jak oko Saurona patrzyło, to nie. To nie było ręki podane. Ale jak nie było oka Saurona tego dnia, to normalnie podała pani Brzozowska rękę, a nawet zagadała. Tak. To coś jest na rzeczy, co? No, oko Saurona. No ale dobra, jeszcze no, że, jakby, jak jesteśmy na tej sesji jeszcze w Kolsku, to tylko szybko wam powiem, że Rada wzięła się od razu do pracy i na tej samej sesji uchwaliła wynagrodzenie pani Brzozowskiej 15,5 tysiąca. Najniższe jakie się dało, tam tak tłumaczyli, tak tłumaczyła pani Chodak, sekretarz. No i tyle. Tylko można podwyższać. Ale na sesji też był wójt Henryk Matysik, który jest teraz na emeryturze. Powiedz mi, czy jakoś wiąże koniec z końcem? Czy mu wystarcza pieniędzy do pierwszego? Powiem ci, że to jest piękna emerytura z tego, co się dowiedziałem. Klepie biedę? Nie klepie biedy. Klepie co innego. On jemu, jako miał to pożegnanie swoje, to każdy mu, wiecie, Heniek, teraz będziesz mógł podróżować, masz dużo czasu. On na koncerty lubił jeździć zawsze. No to ma też na to sporo kasy, bo dostał odprawę, 6 swoich wypłat. 6? Czyli, tak, no bo on ma taką emerytalną odprawę. Blisko, 93 tysiące wychodzi tak z tego. Tak, plus jeszcze tam przez te 2 miesiące jeszcze sobie też tam trochę zarobił, jak był w urzędzie. Jest z czego żyć. Ale był, faktycznie był. Zaprosiła go pani. Tak, to można klepać biedę. Słuchajcie, dlaczego tak jest, że on dostaje te pieniądze? No tak, tak z ustawodawcy. Ale dlaczego? Ustalili. Normalnemu takiemu wójtowi, burmistrzowi przysługują 3-miesięczne odprawy, no ale jeżeli jest, jak ma wiek emerytalny, to dostaje takich 6 odpraw jeszcze emerytalnych. To jest jakieś szaleństwo. Tak. No muszą jakoś wiązać koniec z końcem w tych, no, w jesieni swojego życia. Ale przyszedł z bukietem kwiatów, wręczył pani Iwonie. Miał też swoje wystąpienie, ale w pewnym momencie zabrakło mu słowa i musiała tam nowa pani wójt pomagać. No, i... A z tobą się przywitał? Tak, przywitał. Ucieszył się? Mną. Nie wiem, czy się tam ucieszył. Jak przeczytał odprawę, to się ucieszył. Nie wiem, czy się cieszę, wójt Henryk Matysik raczej się nigdy nie cieszył na mój widok, ale też nigdy nie unikał rozmowy, nigdy nie unikał też witania się, nie? Jak to niektórzy tutaj. Rękę zawsze podał. Rękę zawsze podał i zawsze porozmawiał. Jak nie mógł, to mówił, że oddzwoni, zadzwoni. Bo do Kolska nie dociera oko Saurona, więc tam można wszystko. No. Chyba, że rowerem przyjedzie, bo to też się może zdarzyć. A co z tym rowerem, co się w końcu wydarzyło? Nie wiadomo, nie powiedział ci nic, nie oddał. Nie pytałem o ten rower, nie pytałem, bo nie było jakby możliwości zapytania. A przyjechał rowerem? Może nie. Gdzie rowerem przyjechał? Samochodem przyjechał i no i zaraz pojechał. No ja nawet nie wiem, czy on doczekał do końca sesji. Mi się wydaje, że nie doczekał chyba do końca sesji, bo jak oni wybierali, już później ustalali wynagrodzenie, uchwalali te wszystkie komisje, to jego już nie było. Tam była taka była anegdota, że Iwona Brzozowska powiedziała tam do wójta już na sam koniec, że on jest zawsze mile widziany w gminie i ona zaprasza na kawę, ale nie dziś. A ja słyszałem, że Iwona Brzozowska się spotkała z pracownikami jakiś czas temu
Powiedziała im, żeby nie wierzyli w plotki, że ona nikogo tutaj nie przeprowadzi, żadnej Moniki Owczary. To trzymamy za słowo. Tak. Żeby nie przeprowadzać. Może tak będzie. Wiecie, no tam też nie ma za bardzo miejsca, żeby kogoś przeprowadzić. Nie? No, gdzie, no nie jest, gmina nie jest z gumy. No ale... To... Spokojnie. Nie takie cuda się działy. Nie takie rzeczy. Widzieliśmy, panowie, dwie gminy, znaczy trzy gminy zostały, ale jedną troszeczkę potraktowaliśmy, trzeba się przyznać, po macoszemu, Bytom Odrzański. Może kiedyś się przygotujemy o tej gminy. Ile znaków było w gazecie? Nie, no nie zdążyliśmy, po prostu było tyle tych sesji i na wszystkich chcieliśmy być. I jedną musieliśmy odrzucić, no i padło na Bytom. Nie było możliwości, żeby do tego Bytom Odrzańskiego. Dobra, ja powiem z błędami, tak z głowy powiem, czyli z niczego, może pamiętam, przewodniczącym chyba został pan Kacprzak albo Kacprzak. A wiceprzewodniczącą pani Rzeplińska z Komitetu Miłośników, czyli od Jacka Sautera. Jak przekręciłem nazwisko, to... Tam wszyscy nie są odjęcy. To przepraszam. Nie, tam prawie wszyscy są. Prawie wszyscy. Ale nie wszyscy. To tyle o Bytomiu. No. Na koniec zostały dwie gminy, które odwiedziłem osobiście. Będzie. Odrdzewiłem się wybitnie na dwóch sesjach. Mamy do wyboru. Od czego chcecie zacząć? Nie, no o tym. Ja chcę jak najbardziej usłyszeć o Otynie. O tym, no. Brzeg łańcuchów. Sesja w Otyniu zaczęła się jak w dobrym westernie, czyli o 12 w samo południe, ale początek tego show skradł nowy przewodniczący Rady Powiatu, pan Krzysztof Gąsior, który pojawił się na sali i zaczął ściskać z wszystkimi osobami dookoła. Chwycił za buteleczkę wody, ale tam niektórzy od razu z sali zaczęli za nim wołać: ty nie z wodą powinieneś chodzić, nie? Sugerując, że w tej wodzie jeszcze czyli powinna być na biało kreseczka nad O. Także bardzo szczęśliwy. Niektórzy ludzie mówili: o, zobaczcie, został przewodniczącym, to już nikogo nie poznaje. No, ale pan Krzysztof przyjmował to z dużym uśmiechem, wyściskał się z wszystkimi. No i później sesję zaczął prowadzić najstarszy radny, czyli pan Januszewicz. Dosyć sprawnie sobie z tym poradził. Trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przeprowadził ślubowanie. Tak donośnego głosu to nie słyszałem już bardzo dawno. Wszyscy patrzyli po sobie, a naprawdę ta rota ślubowania została wygłoszona bardzo solidnie. Ciekawostką było to, że w Otyniu pani Lityńska z tej komisji wyborczej odczytywała wyniki wszystkich okręgach po kolei. Kto startował i ile miał głosów, dlatego trwało to jeszcze dłużej. No i później, jak już wszyscy radni odebrali te wszystkie swoje zaświadczenia, trzeba było wybrać przewodniczącego, został nim pan Artur Mielczarek, tam nie było żadnej sensacji. Wiceprzewodniczący to pani Iwona Przygrodzka i pani Agnieszka Kostka. Tam jedyny taki mały skandal był przy obsadzaniu tej komisji skrutacyjnej, bo jak pan Mielczarek zaproponował, żeby do tych prac przyłączyła się pani Bernadeta Górna z Komitetu Pani Smolicz, to ona powiedziała, że nie ma ochoty, wybierzcie sobie kogoś innego. No i wybrali panią Anetę Smolicz. No i tyle było z tej komisji skrutacyjnej. Później wiadomo, ślubowanie pani Wróblewskiej, no i te łańcuchy, na które tyle czekaliśmy. Najpierw za 20 tysięcy. Za 20 koła łańcuch. Najpierw srebrny łańcuch odebrał pan Mielczarek, a później zawiesił złoty łańcuch na szyi pani Wróblewska, jak ten założyła sobie ten łańcuch, to powiedziała, że coś lata tak, że chyba za luźny, bo chyba schudła od tego czasu, kiedy był tam projektowany. Ale bacie Kulczycki też założyli łańcuch ten tutaj miejski. Ona kiedyś ponoć szczepią rzucała. No, także barki powinny być solidne, tutaj ale troszeczkę co? Się ślizgał ten łańcuch. Teraz się tak zastanawiałem, jak mówisz przy tym łańcuchu, bo mi się przypomina, że chyba w Kożuchowie też mieli łańcuch, miastach, nie założyli tego łańcucha. Generalnie właśnie. W miastach chyba są łańcuchy, to jest takie... Znaczy, teraz się tak zastanowiłem. Sprawdzimy, dlaczego pani Alina Śmigiel nie chodziła na łańcuchu. Te łańcuchy 20 tysięcy, ale coś, bo one leżały wcześniej kilka miesięcy u pani Wróblewskiej w gabinecie. Tak, bo pani Wróblewska nie chciała, żeby wieszała jej na szyi pani Smolicz, no ale jak już przewodniczącym został człowiek bliższy jej sercu, no to mogła dostąpić w końcu tego zaszczytu. Na sali taką najfajniejszą osobą był dla mnie wnuczek pani Barbary Wróblewskiej, który doskonale pokazywał, jak nudne są te urzędnicze procedury, bo ta sesja trwała z 2 godziny, to odczytywanie tych regulaminów, to łażenie do tego głosowania, wychodzenie tej komisji skrutacyjnej, to są takie nudy, są takie flaki z olejem, że ten chłopiec faktycznie pokładał się tam na mamie. Ale ja mu się zupełnie nie dziwię, ja się czułem tak samo, tylko mi nie wypadało się położyć. Jak gdybym był z mamą, to pewnie położyłbym się jej na kolanach i tak samo spał. Może dlatego sekretarzyca Miśkiewicz wyszła. Spać się chciało? Czyli zasnął. Ale na koniec właśnie wnuczek Kajetan wręczył bukiet swojej babci, był taki jakiś taki najfajniejszy, wydaje mi się, obrazek z całej tej sesji, a później była długa kolejka z kwiatami. Już wtedy wyszedłem z tej sesji i widziałem tylko na schodach, jak wszystkich możliwych zakamarków otyńskiego urzędu zbiegali pracownicy. A ci, którzy nawet nie mieli włosów, poprawiali te resztki, tylko żeby dobrze wypaść przed panią burmistrz. Także
Ja expose bez sensacji, współpraca, dalej rozwój inwestycji, a rozwój ludzi. A wpadła pani prezydent Nowej Soli? Była. Przez chwilkę wpadła pani Beata Kulczycka. Oczywiście duże zamieszanie z kwiatami, bo tam byłem świadkiem na tych dwóch sesjach, na których byłem, że na te kwiaty to się trzeba było składać, tak? Liczenie pieniędzy, to w Nowym Miasteczku było, że tam naprawdę po dychu, czy tam po 20 na te kwiaty trzeba było się złożyć, te portfele, no to fajne takie urocze historie. Tutaj też było zamieszanie, bo jak weszła pani Kulczycka, no to pani burmistrz chciała mieć kwiaty dla pani Kulczyckiej, pani Kulczycka miała kwiaty dla pani burmistrz i pani burmistrz, to jest ciekawostka, odbierała kwiaty jeszcze przed ślubowaniem. Bo to się tak ciągnęło, przyszło tyle ludzi, każdy miał jakieś sprawy, się spieszył gdzieś tam, to po 13, a o 12 się zaczęło. Ta sesja trwała ponad 2 godziny. Czyli dał i poszedł. No tak, trafili tylko pan Mielczarek powiedział, że jest przerwa, komisja skrutacyjna idzie z tą skrzyneczką do kantorka. No to wtedy kwiaty, no całowanko, do no i faktycznie. To, słuchaj, to TVP przyjechało do Nowej Soli, zrobiło wywiad z Beatą Kulczycką, też przed ślubowaniem, bo im się nie chciało czekać. Nie? No ale TVP ma teraz, że tak powiem. Komendanci, ja byłem świadkiem, jak komendanci przyszli do Beaty Kulczyckiej i mówili, no dobra, że gratulujemy, bo my już musimy iść. No ona mówi, no ale jeszcze ślubowania nie było, no to poczekajcie panowie, chociaż to jeszcze 20 minut, zaraz ja będę ślubowała i będziecie mogli pogratulować. No dobra, to poczekamy jeszcze do 20 minut i stali jeszcze czekali. Nie? Z tymi kwiaciorami, z gratulacjami, oprócz wnuczka Kajetana, no, taka największa persona jakaś tam pojawiła, znaczy pracująca w tym urzędzie, no ale teraz zajmująca jakieś tam stanowisko w powiecie, to pojawił się pan ogrodnik. Gdzieś tam się mówi no, w kółko. No pan Gąsioł jest większym tutaj... Znaczy, no dobra, to może pan ogrodnik ma większe aspiracje, o tak powiem. Mhm. Pojawił się pan ogrodnik, gdzieś tam w kuluarach pojawiały się takie informacje, że gdzieś może już pan ogrodnik złożył jakieś wypowiedzenie, próbowaliśmy to weryfikować, no nie złożył jeszcze. Także jeszcze. Zobaczymy. No jeszcze, takie są informacje, że jeszcze nie złożył, także pan ogrodnik stał w kolejce, no i tyle jeżeli chodzi o gminę. Otyń, No on się przewija w plotkach kożuchowskich, nie? Ale w kożuchowskich plotkach to się przewijają, nawet Janusz Kubicki ostatnio słyszałem się przewijał w plotkach kożuchowskich. A propos tych, że persony przybyły na sesję w Otyniu, no to Sławek, nie bądź taki skromny, tak. To też ani ja, ani Patyk, to naczelny pojechał. To... Tak, podeszła do mnie pani burmistrz właśnie. Wróblewska i powiedziała, co to pan osobiście, ja wtedy... zażartowałem, no, znaczy inaczej, okłamałem panią burmistrz, powiedziałem, że najważniejsze rzeczy robię sam. No wiadomo, że ważniejsze dla nas były sesje w Kożuchowie, na które pojechał Patryk i siedlisko, na które pojechał Michał. Ja wpadłem do Otynia, no i to, co gdzieś tam zaobserwowałem, to pewnie poczytacie w tygodniku Regionalna. No i Nowe Miasteczko. W Nowym Miasteczku bardzo podobny klimat. Pani Halina, o której Michał pisał parę razy, prawa ręka pana Grzegorza Zwercza, szefa GOKU, była bardzo przestraszona tym, czy ten mikrofon przymocowany na mównicy wytrzyma, bo ponoć na wkręty był mocowany, przynosiła ciasto. Mówi, że dużo latania było od samego rana, żeby to przygotować pod nowego burmistrza, bo to wiadomo, jak nowy burmistrz, nowa miotła, no to wszystko musi być tip-top. Ciasto, ja zapytałem. Bo się ryzykuje czasami nawet stanowiskiem. Może być ciężko. Zakalec coś przyniesie. No właśnie dlatego, żeby nie było winnych Zakalca, zapytałem panią Halinę, ciasto z piekarni. Także piekarza trzeba będzie później ścigać, jak komuś... Podatek wyższy i koniec. Coś nie weszło tak, jak trzeba było. Ale zjedli? Tak. W ogóle burmistrz Paweł Kozłowski po tym swoim expose, po gratulacjach zaprosił wszystkich mieszkańców, którzy przyszli właśnie na ciasto i na kawę, że to jest dla wszystkich, nie tylko dla tych dygnitarzy, urzędników, którzy zazwyczaj się tym żywią. Każdy mógł sobie z tego skorzystać. No pierwszą osobą, która sięgnęła po coś ze stolika, ale to jest wesoła historia, to była córka pana Pawła Kozłowskiego, która tam przyszła z mamą malutka i z dziadkami, tak malutka dziewczynka, tam podsłuchałem, że chciała się napić wody, bo też ta sesja ciągnęła się, jak wiadomo, dla dzieci przez te, tak, męczarnia, przez te procedury ciągnęła się jak flaki z olejem, poprosiła o wodę, chciała w tym... Babcia podpowiadała, ona chce w kieliszku. To nie był kieliszek, tylko takie literatki. Nie. Pamiętam kiedyś, dawno temu, przy stole stawiało się literatki, niekoniecznie na wodę. Nie kieliszek, tylko kielonek. No a tu taka literateczka była, także to córka Pawła Kozłowskiego się napiła, syn zresztą też. Ja ale powiedz o pozytywnym akcencie, że tam była jedyna sytuacja taka. No to jest też pozytywny akcent, że stół był dla wszystkich. W sensie moim zdaniem jest to bardzo ciekawe, stół w gminie Nowe Miasteczko podczas sesji to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważne stanowisko. Tak, ale masz rację, trzeba przejść do prezydium, do tego, co się wydarzyło tak konkretnie, żeby nie było tak, że tylko oglądali jakieś takie szczegóły, że tylko jedli, pili, jak wyglądali. A wyglądali dobrze, bo Grzegorz Zwarysz w białych butach. No w życiu nie widziałem tak białych butów. No. On miał bielsze buty niż pani Bojko Zęby. No i wybór prezydium rady w Nowym Miasteczku.
Jedyny kandydat, Wojciech Skrzydlewski. Okazuje się, że 15 głosów za. Łukasz Stachura na wiceprzewodniczącego, 15 głosów za. Dzień później zadzwoniłem sobie do pana Wojtka Skrzydlewskiego. Chciałem się dowiedzieć, kto to w ogóle jest. To jest człowiek, który był związany z organizacjami pozarządowymi, tam chyba Borowik, też działa w MKS-ie Nowe Miasteczko. Mówi, że chce aktywnie działać z seniorami. Mówię, że dla niego to też była tak jakby taka nowość, bo o to, żeby startować do rady, poprosił go Paweł Kozłowski. On się trochę wahał, później się zgodził, a gdy już został tym radnym, to okazało się, że tak w kuluarach nawet radni Danusi Wojtasik i Wiesława Szkądziaka też widzą w nim przewodniczącego. No i faktycznie te dwa pierwsze głosowania w gminie Nowe Miasteczko wypadły, można powiedzieć, widowiskowo, 15-0, tak? Nikt nie miał żadnych obiekcji. A wszystko pod okiem Danuty Wojtasik. Tak, była pani Danusia Wojtasik. To właśnie trzeba... o tym chciałem powiedzieć, że to jest jakby jedyny taki... No ale to pan Sławek powie. Jedyna taka sytuacja, że poprzedni burmistrz, wójt przyszedł przekazać władzę. Dobra, Sławek mówi, no wszedłem na salę, pani Danusia Wojtasik siedziała tutaj pierwsza z brzegu, miała takie zawiniątko z czerwoną wstążeczką w ręce, bardzo mocno je dusiła. Nie pokazywała, co to jest. Duży uśmiech na twarzy, nie wiem, sztuczny, prawdziwy, to można tam dywagować, no ale gdyby Paweł Kozłowski wygłosił swoje tam ślubowanie najpierw i później, zaraz po ślubowaniu, a jeszcze przed tym swoim pierwszym wystąpieniem podeszła pani Danusia Wojtasik, tak po gospodarsku podeszła, od razu wiedziała, gdzie idzie, chwyciła za ten mikrofon, wiedziałem, że pani Halina zrobiła się blada, że to zaraz odpadnie, że go to za mocno targnie, wyciągnęła ten mikrofon, no i powiedziała, że panie Pawle, burmistrzu, gratuluję, ale teraz już trzeba brać się do roboty. I myślę, że to jest czas, żeby pokazać, że zrobicie dla tej gminy więcej niż wasi poprzednicy i że będzie jako mieszkanka trzymała kciuki. Tak jak się tego słuchało na żywo, można odnieść wrażenie, że delikatna szpileczka, ale jednak więcej w tym wszystkim było tej klasy. No takiego, przyszła, nie? Tak, takiego, takiej odwagi, tej klasy, że podeszła, pogratulowała, przytuliła. No zabrakło tego i Milewskiemu, i Jagaskowi zabrakło, no i Straussowi. Oni po prostu jak szczury z tonącego okrętu, stryk, uciekli i tyle. A ta burmistrz Wojtasik miała tą klasę, podziękowała. Dostała wcześniej kwiaty od pana Anatola Komarnickiego w swoim expose, Paweł Kozłowski. Jedno fajne takie zdanie tam wynotowałem, wyłapałem, że wizja gminy uśmiechniętej, kolorowej i rozwiniętej gospodarczo to nie jest żadna wizja właśnie, to powinna być normalność i taki będzie nasz samorząd. No i to obiecał właśnie. No to taka obietnica, słuchajcie, jak ktoś teraz to obiecał, to musi tak się stać. Zobacz, tak. Będziemy z tego rozliczać. Będziemy rozliczać. Później była oczywiście długa kolejka, tak samo jak w Wotyniu. Dzieci mi szkoda było, bo czekały do samego końca, nawet po księdzu chyba proboszczu i po tych wszystkich panach ze straży musiały przytulić swojego tatę. Chociaż ja bym tą kolejność zmienił, ale my wiadomo, my jesteśmy troszkę inni tutaj, najpierw dygnitarze. Tam jedna pani była tak długo stała przy gratulacjach, że tam ludzie w kolejce się śmiali, że była do spowiedzi poszła i czekali na ten odgłos pukania dwa razy, żeby spowiatana, rozgrzeszona i tyle. Także Nowe Miasteczko, zaprzysiężony nowy burmistrz, młody pan Wojtek Skrzydlewski jest przewodniczącym rady, zapowiada, że będzie chciał współpracować też tutaj z nami, żeby ożywić. Ludzie głównie? A to pozdrawiamy go, bo on słucha podobno podcastu. Tak, pytał, czy będziemy coś mówić. Tak, wygląda na sympatycznego człowieka, tak. Powiedział, że będzie informował. To przewodniczącego pozdrawiam. Dużo młodych ludzi w radzie? Dużo młodych ludzi też, a propos tego ślubowania, tych ślubowań wszystkich, spodziewałem się, że tam będzie więcej Boga w tych ślubowaniach. Tak mi dopomóżło, że nie liczyłem, ale pół na pół gdzieś tam myślę, że to ja tak... Ja liczyłem w starostwie i wiecie, ile było bez Boga? No. Jedno. To starostwo. Jedno bez Boga? No. Ale to w gminie wiejskiej u Bojkowej wszyscy. Wszyscy z Bogiem? Wszyscy są z Bogiem, no. Nie, to nowe tam, gdzie ja byłem, Nowe Miasteczko i Otyn, to tak powiem, że, że pół na pół to tak... W Kożuchowie było też różnie, też tak pół na pół, ale na przykład w tym, w gminie, w Nowej Soli, z tego co pamiętam, to wszyscy radni z Platformy i z FNW bez Boga. A propos radnych, ja tylko pytam... Banga w sercu nie ma. Tak, ja pytam, czy młodzi, czy starzy radni, bo w siedlisku jeszcze jedno rzecz mnie tak jakby zaciekawiła, że jest dużo młodych ludzi i głównie kobiety. Jest 10 kobiet w radzie w siedlisku i większość są młode dziewczyny, takie, że to aż się rzuca w oczy. Naprawdę, że ta rada zupełnie... Pamiętacie, jak ja zdjęcia przynosiłem z rady z siedliska, nie? No tak, po Pogielcowej i Pawlaczce troszkę to będzie zmiana. No to dlatego może tak kupuję w oczy, nie? To naprawdę zmiana niesamowita. A jeszcze mogę coś w Nowym Miasteczku zapytać? Śmiało. A jakie były rodzaje ciasta?
No kurczę, tak, jeszcze nie przeglądałem, ale jakieś takie kremowe przekładańce były, na pewno. Zrobię zdjęcia Michałowi. Żebym popatrzył. Na tych takich Na tych trzypiętrowych tackach były. No, pani Halina mówiła, że pierzone przez piekarza, także jak ktoś ma jakieś obiekcje co do jakości tych ciast, to smaku, to do piekarza. A jakie macie, wy jecie na siedzibę? Bo ja nigdy nie jem na sesjach. Ale słuchaj, nie to a propos tego, co... Patryk, ty a propos nie, ciast, orzechy. A propos, a to te orzechy, to będziecie mi wypominać całe życie. Ale a propos ciast, to w Kożuchowie nie było ciast, nie było, była tylko kawa i woda w butelkach. I widziałem już na Facebooku, że pani radna nowa Basia Augustyniak już dała post, że się zastanowić nad tym, czy tą wodę w butelkach dalej kupować dla rady, bo to jest... No i dobrze, każdy sobie może przyjąć. Niszczenie środowiska Kranówka i tak dalej. I już, czyli, ale do takich wniosków czyli doszła... tu ciasta, a tam... Ale na zdjęciu widziałem buteleczka do połowy już odpita. W siedlisku musi być woda, bo tam koli cały czas w tej wodzie, ale no, powiedz mi, Paty, ty myślisz, że Iwona Brzozowska przyniesie ten zwyczaj... obfitego bufetu do Kolska? W Kolsku też była woda. Ale nie tam wiem, czy stały się były sałatki, galaretki, jogurt. Sushi będzie teraz. Kiedyś były tylko, pamiętasz, że kiedyś w Kolsku na sesjach... W Kolsku sushi, często. Były paluszki tylko. Kończmy, ale proszę, ja ciekawe, czy ostatnia rzecz już, że a propos jedzenia, no. Ja lubię, to jest mój ulubiony temat. Wiemy. To w starostwie zastanawiam się dzisiaj w domu rano, czy starosta Stokłosa wycofa bufet, czy zostawi? Do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. No, taka sesja bez galaretki? No, ty byś musiał na sejmik pojechać, jak oni tam obiad mają. Ale oni tam siedzą po 8 godzin, tam aż tylko godzinkę przyjdą. Kiedyś czekałem pod tym, bo chciałem komuś zadać pytanie, musiałem czekać pod tym bufetowym pomieszczeniem. Dobra, szybciutko panowie, zamykając, bo się przeciągnęło nam strasznie. Giełda tych nazwisk takich dużych, coś wiemy o lądowaniu właśnie pana Ogrodnika, pana Jagaska, pana Milewskiego, coś. Coś wiemy, coś słyszymy? Ja myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach zaczną wypływać jakieś takie historie. Podejrzewam, że wiecie, ci z samego topu, no to raczej będą wymieniani. Nie? No ja już wiem, że będzie inny wiceprezydent tutaj w Nowej Soli. No pewnie będzie kto inny, będzie sekretarzem w powiecie, to wiemy już też. No mówią, że sekretarzem będzie Andrzej Ziarek. A wiecie dlaczego? No Patryk, ty wiesz dlaczego? PSL się chyba ewakuuje z Urzędu Marszałkowskiego. No w sejmiku to jest w ogóle historia na osobny podcast, co tam się dzieje w tym sejmiku w tej chwili, ale w poniedziałek prawdopodobnie to się wszystko wyjaśni. Ale tam się może dużo miejsc zwolnić. No w skrócie można powiedzieć, że PSL walczy tam o te dwa miejsca w zarządzie i o kupę stanowisk pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Tak. A tak podobno namieszali, że i Lewica chce do tego zarządu wejść. Więc Kosztem PSL, więc tam może być różnie. Za chwilę może się okazać, że nie będzie w ogóle PSL-u w zarządzie, tylko że będzie po prostu Platforma sobie zrobić. Jak nie będzie w zarządzie PSL-u, to nie będzie też w poszczególnych wydziałach PSL-u, więc będzie mnóstwo stanowisk do obsadzenia i wtedy będą mogli się wszyscy... No ale to się dopiero w poniedziałek rozstrzygnie, nie? Także z tymi stanowiskami to... Pewnie... Spółki tutaj się mogą pozmieniać, nie? To są dobrze płatne stanowiska. Słuchajcie nas, czytajcie regionalne. No my będziemy o tym wszystkim pisać, my będziemy odnotowywać te wszystkie pewnie zwolnienia, przyjęcia, transfery, pensje, wysokości pensji, odprawy. Nagrody, i tego wszystkiego. Dokładnie. Dowiecie się, ile za to wszystko płacimy. Dokładnie. Podsumowując cały ten tydzień, no miło już było, tak, na tych wszystkich sesjach, w tych wszystkich urzędach, miło już było, a jak będzie teraz, to się dopiero okaże. No my mili nie będziemy, no. Będziemy sobie. Tak, mówię o urzędnikach, tak, którzy wymieniali sobie uściski, kwiaty, patrzyli sobie w oczy. No okej, okay. Możemy sobie podawać ręce, no ale teraz trzeba przejść do jakichś konkretów i na pewno tych konkretów będzie dużo. Troszkę muszę przeprosić mieszkańców Bytomia Odrzeńskiego za to, że tak po macoszemu ich w tym tygodniu potraktowaliśmy. Obiecuję, że pojadę tam do Was na sesję. No, zobaczymy, co z tej mojej wizyty do Bytomia wyjdzie. W tym momencie dziękujemy za 18 odcinek podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. To te wszystkie informacje zebrali dla Was jak co tydzień. Michał Szczęch. Dziękuję. Patryk Świtek. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Ja, czyli Sławomir Janusz. Czytajcie Gazetę Regionalną, wchodźcie na naszą stronę internetową i do usłyszenia.